Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach materiały wybuchowe w bloku, start projektów zwiększających bezpieczeństwo na i przy drodze, nowe mierniki stanu powietrza w Płocku, a na koniec zapowiedź meczu Monpol-Płock. To był burzliwy poranek dla mieszkańców bloku przy ulicy Kosobuckiego i uczniów tamtejszej szkoły. Od piątkowego poranka trwała ewakuacja ludzi. Na miejsce wysłano także pirotechników. Ta informacja zelektryzowała Płocczan w piątkowy poranek. Ulica Kosobuckiego została całkowicie zamknięta dla ruchu, a mieszkańców bloku oraz przebywających w przedszkolu nr 17 i szkole podstawowej nr 3 ewakuowano. Działania prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Płocką Policję okazały się w pełni uzasadnione. Na 9 piętrze bloku przy ulicy Kosobuckiego natrafiono na elementy pirotechniczne oraz już gotowe materiały wybuchowe. Pirotechnicy zabezpieczyli ładunki i wynieśli je z lokalu. Zatrzymano także przebywających w mieszkaniu mężczyznę. W sumie ewakuowano 180 osób. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Ponad 5,5 tysiąca dzieci z subregionu płockiego weźmie udział w zajęciach o bezpiecznym poruszaniu się na drodze. Startuje kolejna edycja akcji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Tym razem jednak przeprowadzono projekt nie tylko dla najmłodszych. Startuje kolejna akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, programu, który Zarząd Województwa Mazowieckiego realizuje od lat z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Pod koniec sierpnia 2014 roku zmieniły się przepisy. Każdy pieszy poruszający się poza obszarem zabudowanym musi mieć elementy odblaskowe. Kampania ta ma zwiększyć zatem świadomość ludzi na temat wagi noszenia odblasków. Chcemy prowadzić tę akcję edukacyjną poprzez różnego rodzaju udział w konkursach, w szkoleniach i po prostu trzewić wśród nich tę kulturę korzystania i ze środków komunikacji, ale też kulturę poruszania się po drogach, kulturę korzystania też z rowerów, po to, żeby one po prostu były bezpieczniejsze. I prawie 5 tysięcy pierwszoklasistów otrzymało zestawy tego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny trwa od 5 lat. Kampania ta ma nie tylko charakter informacyjny. W jej ramach dzieci otrzymują także swoje własne odblaski. Tylko w ramach ubiegłorocznej akcji ponad 500 000 młodych ludzi wyposażono w odblaski. Organizowane są także inne spotkania i wydarzenia mające zwiększyć bezpieczeństwo poruszania się na drogach, na rowerach czy bezpieczeństwo pieszych. W tym roku dodatkowo w zajęciach wzięli udział seniorzy. WORD i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wprowadza pilotażowe zajęcia dla dwóch grup kierowców. Jedna z nich przeznaczona jest dla seniorów, druga dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata. Zupełnie taki nowatorski element, jakim są kursy dla starszych kierowców. Takich, którzy zdobyli uprawnienia kilkadziesiąt lat temu. Chodzi nam o to, żeby ci dorośli 55 plus mieli też szansę sprawdzić się właśnie odbycia takiego kursu i z elementem teoretycznym, ale też z elementem praktycznym. W sumie w zajęciach dla kierowców powyżej 55 roku życia wzięło udział 377 kierowców, w tym 50 subregionu płockiego. Odbyli oni zajęcia przygotowane przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy na Torze Modlin. Wziąłem udział w tym szkoleniu i przekonałem się, że po prostu technika jazdy teraz w tych nowocześniejszych samochodach, do których nie wszyscy mamy dostęp, to jest też ważne, to się całkiem mocno zmieniła. Wszelkiego rodzaju uwagi instruktora, który nas prowadził, że jedziesz pod górę, zwolnij, bo nie wiesz, co jest za wzniesieniem. Bo wtedy to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. A widzimy takich, którzy przyspieszają i nie wiem, po co się śpieszą. No i po prostu samo to szkolenie, sam wykład psychologa, szczególnie dla nas starszych, jak my reagujemy, czy po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy aż tak sprawni, jak byliśmy. Czy po prostu
nasza uwaga nie jest już też tak mocno napięta. No, były bardzo cenne. Polecam wszystkim, którzy będą mieli jak możliwość, i starszym, i młodszym, wszystko, bo po prostu tam jest weryfikowane wiele rzeczy z tego, co my wiemy i jak robimy tego. Chociażby takie, wydawałoby się, błaha rzecz ustawienia fotela. A to w ogóle nie jest taka błaha. Kierownica i to wszystko, bo to się wiąże później. Złe ustawienie kierownicy, zagłówka wiąże się po prostu przy zderzeniu, obojętnie jakim, nawet lekkim, odczuwamy nastawy na to, jeżeli będzie fotel za blisko, czy będzie za daleko, to wtedy jest tego. Także to są bardzo ważne rzeczy. Pod koniec listopada zakończą się szkolenia dla młodych kierowców. Ogólnie weźmie w nich udział ponad 300 młodych kierowców, z czego 39 z subregionu płockiego. Ma to być odpowiedź na prośby mieszkańców. W Płocku zostały zainstalowane dwa kolejne mierniki pyłu. To prośba mieszkańców, konkretniej Stowarzyszenia Miłośników Osiedla Ciechomice i Rady Mieszkańców Osiedla Winiary. Chodzi o potrzebę większej informacji o jakości powietrza w Płocku. Mieszkańcy chcą być w tym obszarze bardziej świadomi. Miasto zaś postanowiło ten stan rzeczy ułatwić. W Płocku pojawią się dwa kolejne wskaźniki pomiaru pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje ich 5, między innymi na osiedlu Trzepowo, Radziwie, Wyszogrodzka czy Stare Miasto. We wrześniu tego roku system wskaźnikowego pomiaru pyłu PM10 i PM2,5 został wzbogacony o dwa dodatkowe mierniki pomiaru tego pyłu, które zostały jakby zainstalowane na osiedlu Winiary i Ciechomice dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dostaliśmy dotację w wysokości 16 tysięcy złotych na ten cel. Jest to, jak pan powiedział, panie redaktorze, jest to pomiar wskaźnikowy, czyli on ma dać informacje mieszkańcom, co się dzieje w ich okolicy, tak? Czyli i oni powinni podjąć decyzję na ten temat, czy korzystają na przykład z rekreacji na świeżym powietrzu, czy dać im informację o tym, że na przykład jakiś sąsiad rozpalił w piecu czymś złym, może odpadami, i taką informację powinni przekazać dalej. Mierniki te zostaną włączone do systemu zbierania, przetwarzania danych i informowania mieszkańców online przez 24 godziny na dobę. Niemniej jednak jest to pomiar wskaźnikowy, którego wynik tego pomiaru jest dostępny online na stronie naszej internetowej, bo to jest na bieżąco, w ciągu 24 godzin przesyłana jest taka informacja. Są to mierniki bardzo dobrej klasy, bo nie realizują pomiaru tak zwanego referencyjnego. Niemniej jednak ten pomiar jest wiarygodny. Wyniki i aktualny stan powietrza w Płocku można sprawdzić na stronie internetowej powietrze.plock.eu. Już w najbliższą niedzielę w Płocku przed swoją publicznością zaprezentuje się zespół Monpolu. To będzie 6 mecz koszykarek z Płocka. Już w najbliższą niedzielę, 17 listopada, na hali przy ulicy Piaska 5 drużyna Monpolu podejmować będzie na własnym parkecie SMS 2 PZ Kosz Łomianki. Gospodyniom przyda się doping kibiców. Naszym przeciwnikiem będzie zespół PZ Kosz SMS 2 Łomianki. Jest to drugi zespół SMS-u. Grają tam najzdolniejsze zawodniczki młodego pokolenia w Polsce. Na tą chwilę ten zespół na 5 spotkań 5 przegrał, ale to jest sport, więc też nie można do tego meczu podchodzić, że na pewno wygramy, tylko na pewno trzeba być niezwykle skoncentrowanym, zagrać to, co założymy sobie przed tym spotkaniem, czyli trzeba tak naprawdę zrealizować założenia taktyczne, które są założone przed tym meczem. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30. Do oglądania z wysokości trybun oczywiście wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne wydanie informacji.